Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy sobie, jak zresztą z opisu już przeczytaliście, o silniku o zapłonie samoczynnym. Przedstawimy sobie drobne różnice między silnikiem o zapłonie iskrowym, no ale przejdźmy do rzeczy. Silnik o zapłonie samoczynnym rozpoczyna swoją pracę podobnie jak silnik o zapłonie iskrowym, czyli popularna benzyna. Pierwszy SUV, czyli SUV ssania, polega na otwarciu się zaworu ssącego. Tłok poruszy się w dół na wale korbowym. W komorze spalania, czyli w tym miejscu, wytwarzane jest podciśnienie, czyli powietrze jest zasysane. Kolejny, drugi SUV, jest to SUV sprężania, czyli zawór ssący jest zamknięty, zawór wydechowy również jest zamknięty, a całe powietrze w środku zaczyna być sprężane, gdyż tłok porusza się w górę. W tym miejscu również temperatura dosyć gwałtownie rośnie. Trzecim SUVem jest SUV pracy. Czyli odwrotnie niż inaczej niż w silniku o zapłonie iskrowym, nie mamy tutaj świecy zapłonowej. Mieszanka nie jest zapalana poprzez iskrę, jest zapalana poprzez wtrysk i samozapłon paliwa. Czyli nasz olej napędowy, który zostaje wtryskiwany do komory spalania przez wtryskiwacz, ma swoją temperaturę samozapłonu. Jeżeli ta temperatura w komorze spalania jest, no to nastąpi samozapłon i mieszanka wybuchnie. Jeżeli tej temperatury nie ma, no silnik po prostu nam nie zadziała, czyli ten SUV pracy nie odbędzie się. No ale przyjmijmy, że mamy tutaj daną temperaturę, jesteśmy w stanie tę mieszankę spalić, czyli mieszanka zostaje wtryśnięta, ze względu też na wysokie ciśnienie wtrysku, olej napędowy jest w stanie się bardzo ładnie rozpylić w komorze spalania. Wówczas następuje samozapłon. No i mamy po prostu SUV pracy. W tym miejscu należy też zaznaczyć, że olej napędowy odwrotnie niż benzyna spala się trochę dłużej, więc dlatego mamy też ograniczenie obrotów silnika o zapłonie samoczynnym. Ostatnim SUVem jest SUV wydechu, czyli silnik znów po pracy. Tłok posuwa się w górę, zawór wydechowy jest otwarty i spaliny są odprowadzane albo do już wydechu, albo do turbosprężarki, jeżeli mamy silnik doładowany. Teraz przejdźmy do zalet i wad takiego silnika. Zacznijmy od zalet. Silnik o zapłonie samoczynnym osiąga wyższą sprawność niż silnik o zapłonie iskrowym. Dlatego popularnie mówiąc, silnik diesla spali mniej. Ze względu na to, iż konwersja energii po prostu jest lepsza. Jeżeli silnik diesla jest wyposażony w turbosprężarkę, osiągamy wyższy moment obrotowy. No jest to zaleta, która wpływa na stosowanie silników o zapłonie samoczynnym właśnie w ciężarówkach, w różnych koparkach, w różnych maszynach roboczych. Po prostu nie osiągamy takich prędkości, aby silnik benzynowy nam był w stanie zapewnić poruszanie się tej maszyny, gdyż moment obrotowy wpływa nam na to, że większą masę możemy po prostu łatwiej wprawić w ruch. Również względem silnika o zapłonie iskrowym, w silniku samoczynnym mamy mniejsze prawdopodobieństwo do niekontrolowanego spalania się mieszanki, tak zwanego samozapłonu. Wady. Masa silnika. Ze względu na wysokie ciśnienia sprężania panujące w tym silniku, masa silnika musi być po prostu większa, musi być wytrzymalszy na te wszystkie siły. Czułość na niskie temperatury. Z pewnością nie jeden użytkownik silnika o zapłonie samoczynnym w zimę był zdenerwowany, gdyż ten silnik nie mógł, kolokwialnie mówiąc, zapalić. Po prostu w komorze spalania nie było aż takiej temperatury, aby mógł nastąpić samozapłon. Dlatego jest konieczność stosowania w tych silnikach świec żarowych, które tą komorę spalania nam podgrzeją. W dzisiejszych czasach, w nowoczesnych jednostkach, nawet w tych starszych jednostkach z lat 90., gdzie świece żarowe były stosowane, no już ten problem praktycznie został wykluczony. Dłuższe spalenie się mieszanki w stosunku silnika o zapłonie samoczynnym. Dłuższe spalanie wpływa nam na to, że ten silnik nie jest w stanie osiągnąć takich obrotów jak popularne benzyniaki. Dlatego silnik diesla jest w samochodach osobowych jest często obrotomierz sam wyskalowany do 4, 4,5, 5 tysięcy obrotów, bo po prostu i moment,
i moc maksymalna dalej już nie występuje ze względu na to, że silnik nie jest w stanie przepalić całego paliwa. Wysoka emisja tlenków azotu spowodowana jest samym sposobem, w jaki spala się paliwo. Dzięki temu musimy stosować różne skomplikowane katalizatory, czy też układy recyrkulacji spalin. Właśnie w ten sposób możemy przejść do ostatniego punktu, czyli konieczność stosowania układów oczyszczających spaliny. W nowoczesnych dieslach wdewa się tak zwany mocznik, który jest dotryskiwany w wydechu, aby zmniejszyć właśnie emisję cząstek stałych. Są stosowane również filtry DPF. To jest temat zupełnie na osobny odcinek. Są stosowane różne skomplikowane katalizatory, żeby te spaliny oczyścić i dostosować się do tych najnowszych norm emisji spalin. Dlatego też występuje taki mit, że te diesle nowe są awaryjne. Jednakże wynika to tylko i wyłącznie ze skomplikowania, a także z samego użytkowania, bo jeżeli nie będziemy o ten silnik i o wszystkie płyny wystarczająco dbać, no to po prostu każdy silnik nam po dłuższym czy krótszym czasie się rozsypie.